Wokół Przebraża. W jakiś czas po rozbiciu Omelna pułkownik Prokopiuk wystąpił z inicjatywą zorganizowania wspólnej narady dowódców wszystkich oddziałów partyzanckich i komendantów samoobrony. Celem narady miało być omówienie problemów dalszej współpracy i nakreślenie nowych zadań. Oddział Prokopiuka stacjonował w tym czasie w opustoszałych zabudowaniach Hermanówki. Wykorzystując doskonałe warunki terenowe, partyzanci dokonywali stąd wypadów na odcinek torów, kiwerce, ołyka. Wszyscy zaproszeni na naradę spotykali się w kwaterze pułkownika. Było tam m.in. kilku radzieckich oficerów sztabowych, a także dowódca polskiego oddziału partyzanckiego drzazga, komendant samoobrony w Rafałówce Apolinary Oliwa, i ja, wraz ze swoim zastępcą i dowódcami kompanii. Na radzie przewodniczył pułkownik Prokopiuk. On też pierwszy zabrał głos. Zbliża się decydujący moment walki z okupantem, powiedział. Wkrótce już Polesie i Wołyń staną się widownią zaciętych bojów z wycofującą się armią hitlerowską. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas jeszcze wiele walk z Niemcami i banderowcami. Obecnie najbardziej palącym zadaniem staje się dla nas bitwa o szyny. I jest to nasze wspólne zadanie, bo Niemcy są naszym głównym i wspólnym wrogiem. Nie można też ani na chwilę stracić z oczu działalności band nacjonalistycznych, które koncentrują się w wielkie oddziały i zgrupowania, chcąc jeszcze przed nadejściem frontu zlikwidować wszystkie polskie ośrodki samoobrony. Faszyzm niemiecki i faszyzm ukraiński cuchną jednakowo. Dlatego nacjonaliści ukraińscy są również naszym wrogiem. W tej sytuacji należy nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę między partyzantami radzieckimi, partyzantami polskimi i polskimi ośrodkami samoobrony. Musimy opracować nowe lepsze środki łączności, ustalić wspólne hasła miejsca spotkań musimy wreszcie zobowiązać się do bezzwłocznego udzielania sobie pomocy w każdej sytuacji tylko w ten sposób walcząc wspólnymi siłami zdołamy uniknąć większych strat wypełnić swoje zadania to znaczy przeciwstawić się narastającemu naciskowi hitlerowców i band nacjonalistycznych chciałbym aby wszyscy zgromadzeni tu dowódcy wypowiedzieli się na temat przedstawionych tutaj propozycji. Ponieważ poza radzieckimi oddziałami partyzanckimi reprezentowałem najsilniejsze ugrupowanie na tym terenie, wiedziałem, że zebranym zależy na mojej opinii. Sprawy, które poruszył przed chwilą pułkownik Prokopiuk, zacząłem, już od dawna spotykały się w przebrażu z właściwym zrozumieniem. Partyzanci radzieccy, partyzanci polscy, byli jeńcy wojenni, jednym słowem wszyscy, którzy walczą z Niemcami i nacjonalistacznymi bandami ukraińskimi, mają u nas zapewnioną pomoc i opiekę. My z kolei dobrze pamiętamy wszystko, co partyzanci zrobili dla nas w czasie napadu band na Przebraże. Pamiętamy wspólną wyprawę na Omelno i wiele innych ważnych akcji. Trzeba jednak przyznać że współpraca nasza była dotychczas chaotyczna, od przypadku do przypadku. Wydaje mi się, że rzeczywiście nadszedł już czas, aby ująć nasze poczynania w konkretne formy organizacyjne. Później zabierali kolejno głos inni uczestnicy narady. Sprawa konieczności wspólnego działania, planowania i realizacji zamierzeń była tak oczywista, że nie było nikogo, kto wątpiłby w jej słuszność. Po uzgodnieniu podstawowych założeń i kierunku działania przeszliśmy do omówienia spraw technicznych. Ustaliliśmy hasła, sygnały alarmowe, zasady funkcjonowania zielonej poczty i miejsca spotkań. Zaplanowaliśmy też najbliższe akcje na tory kolejowe. Pułkownik Prokopiuk, który nie krył swojego zadowolenia z rezultatów narady, zatrzymał wszystkich na skromny partyzancki poczęstunek. Po pierwszych toastach zniknęła oficjalna atmosfera. Rozwiązały się ludziom języki, posypały się leśne partyzanckie kawały. Ktoś zaintonował tęskną ukraińską dumkę, a potem śpiewano polskie i rosyjskie piosenki. W kilka dni po naradzie w Hermanówce zjawił się u mnie goniec z oddziału drzazgi: Od dwóch dni szukamy naszego dowódcy. Przedwczoraj wyjechał do Hermanówki i od tego czasu ślad po nim zaginął. Byliśmy w Rafałówce, ale nikt go tam nie widział. Może jest u Was w przebrażu? Ostatni raz widziałem waszego dowódcę na naradzie u Prokopiuka odpowiedziałem. Gdyby był w przebrażu, z pewnością wpadłby do mnie, a w każdym razie wiedziałby mojego pobycie. Co tu robić? Łącznik był bardzo zmartwiony. Nie było wypadku, by oddalając się od oddziału nie wrócił w zapowiadanym czasie. Sam pojechał. Był z nim piąty i słoń, ich także nie ma. Zniknięcie drzazgi zaniepokoiło mnie. Bardzo łatwo przecież mógł natknąć się na oddział upowców, niemców, szutsmanów, czy wreszcie folksdojczów, zdrajców i kolaborantów. Przecież na Wołyniu, jak w kotle ścierały się różne siły, z których każda mogła być zgubną dla przygodnie napotkanej grupki Polaków. Niezwłocznie przystąpiliśmy do poszukiwań. Na trasę wiodącą od siedziby partyzantów do samej Hermanówki wyruszył cały oddział zaginionego dowódcy i patrole konne z przebraża. Szliśmy gęstą ławą, przeczesując zarośla po obydwu stronach drogi, zaglądając do pobliskich chałub. Tajemnica wyjaśniła się dość szybko. W pobliżu Hermanówki na skraju lasu spoczywały zwłoki trzech ludzi. Byli to Drzazga, Piąty i Słoń. Wszyscy trzej zginęli od strzałów w plecy oddanych z bliskiej odległości. Działo się to 6 listopada 1943 roku. Pochowano ich na cmentarzu w przebrażu. Oddział Drzazgi powstał latem 1943 roku z inicjatywy Inspektoratu AK w Łódzku. Był to w zasadzie dopiero zalążek przyszłego oddziału. W jego skład wchodziło początkowo tylko 20 partyzantów zwerbowanych z Torczyna i Antonówki. Zadaniem oddziału miało być udzielanie pomocy ludności polskiej atakowanej przez bandy UPA na terenie powiatu łódzkiego. Gdy ciężar walk przeniósł się w okolice przebraża, Oddział został skierowany tutaj ze zadaniem niesienia pomocy wszystkim okolicznym wioskom i osiedlom ze szczególnym uwzględnieniem przebraża. Przegrupowanie to nastąpiło w sierpniu. Wcześniej przy pseudonimie drzazga był odnośnik i teraz go przeczytam drzazga, czyli Jan Rerutko. Pod koniec października oddział liczył już 160 ludzi i miał doskonałe uzbrojenie. 3 CKM, 22 RKM, 12-10 strzałówek, kilka pistoletów maszynowych, około 100 KB i kilkanaście kilogramów materiałów wybuchowych, a także granaty, dużą ilość amunicji, tabor żywnościowy i sanitarny, kuchnię polową oraz zwiat konny. Kiedy oddział Drzazgi przybył w okolice Przebraża, liczył dopiero 28 ludzi i znajdował się w stadium organizacji. O jego nadejściu i przyszłych zadaniach poinformował mnie inspektor A.K. z Łódzka Adam. W odpowiednim czasie podano mi dokładną datę i trasę, którą ma przebyć oddział. O świcie tego dnia ruszyłem konno z kilkoma partyzantami na jego spotkanie. Po przywitaniu się i zapoznaniu z dowódcą podążyliśmy w kierunku przebraża, gdzie oddział miał się zakwaterować na kilka pierwszych dni. Porucznik Drzazga wywarł na mnie dobre wrażenie. Mimo młodego wieku cechowała go rozwaga i stanowczość. Po kilku dniach oddział Drzazgi odmaszerował na nowe miejsce postoju. Miejscem tym była obszerna, opuszczona leśniczówka w okolicy Hynina, położona około 8 kilometrów od przebraża. W pobliżu biegła linia kolejowa Kiwerce Równe, a odległość od Rafałówki wynosiła 4 km Zalety tego dogodnego miejsca docenił wkrótce pułkownik Prokopiuk, którego oddział stał się sąsiadem oddziału Drzazgi. Po zakwaterowaniu oddziału nastąpił jego szybki wzrost liczebny. Z Kiewerc, z Łódzka, z okolicznych wiosek, gdzie ocalali jeszcze niektórzy rozbitkowie, zaczęli napływać ludzie chętni do walki. Wkrótce Drzazga dysponował już 120 ludźmi. W tym czasie oddział energicznie przystąpił do wykonywania swoich zadań – dywersji na torach kolejowych i obrony ludności cywilnej. Nawiązano ścisłą łączność z Przebrażem, Rafałówką, a przede wszystkim z partyzantami Prokopiuka. Do listopada 1943 roku wspólnie z oddziałem radzieckim Drzazga przeprowadził wiele istotnych i efektywnych akcji dywersyjnych. Wspólnie też nękali oddziały upa podchodzące w okolice przebraża. Podczas oblężenia naszego obozu oddział drzazgi stanowił siłę odwodową. Z czasem Adam postanowił przesunąć ten oddział na zachodnią stronę styru. Początkowo miał on zostać skierowany na zasmyki, w rejonie koncentracji 27. Dywizji AK. Później zmieniono tę decyzję i ustalono, że jego miejsce postoju będzie się znajdowało na północny wschód od Włodzimierza. Bandy były już w tym czasie w defensywie i przebraże mogło się bronić własnymi siłami. Przed odmarszem na zachód Drzazga pojechał na ostatnie spotkanie z dowódcami radzieckimi dla omówienia wspólnej akcji wysadzenia mostów kolejowych na styrze koło Bożyszcza. W drodze został jednak zamordowany wraz z dwoma kolegami. Piątym, czyli lekarzem oddziału, Słoniem. Dowódcą oddziału został teraz Olgierd, Zygmunt Kulczyński. Pod jego dowództwem partyzanci szczęśliwie przekroczyli styr i 20 listopada dotarli w rejon Zasmyków, rozbijając po drodze silną bandę UPA, która właśnie napadła na ośrodek samoobrony w Pańskiej Dolinie. W niedługim czasie oddział podzielił losy znacznej części 27. Dywizji AK. Otoczonej przez cofające się wojska hitlerowskie. W czasie narady u pułkownika Prokopiuka zapadła m.in. decyzja wzmożenia walk z bandami. Postanowiliśmy atakować je w ich własnych siedliskach. Oprócz konkretnych sukcesów militarnych, wypady takie miały zawsze olbrzymie znaczenie psychologiczne. Bezkarne dotąd watachy nacjonalistów przekonywały się na własnej skórze, o zasadniczych zmianach w układzie sił. Gromione z Nienacka, w rejonach dotąd niezagrożonych, traciły resztki bojowości. Parę dni przed naradą w Hermanówce przybył do przebraża goniec od kapitana Kowalenki. Dowódca radziecki prosił mnie o przybycie do Hermanówki w celu omówienia bardzo ważnej sprawy. Wysłałem na to spotkanie Alberta. Mój zastępca znał wszystkich dowódców w tym rejonie i z powodzeniem zastępował mnie we wszystkich sprawach. Kapitan Kowalenko proponuje nam wspólną wyprawę na Słowatycze, oświadczył po powrocie. Naupowców? No nie tylko. Ostatnio stacjonował w Słowatyczach duży oddział własowców, którzy do niedawna ochraniali Niemcom tory na linii Rożyszcze-Kiwerce. Kiedy jednak dowiedzieli się, że w pobliżu przebywają w lasach partyzanci radzieccy, cały oddział dał nura w lasy, zapominając zwrócić Niemcom broń, amunicję i wszelki sprzęt wojskowy. Traf chciał, że pierwszym napotkanym przez nich oddziałem byli upowcy. Bez wahania poszli z nimi, sądząc, że mają do czynienia z prawdziwymi partyzantami. Oczywiście upowcy na razie nie wyprowadzają ich z błędu. Co proponuje Kowalenko? Okrążyć po cichu wieś i rozmówić się z własowcami. Jeżeli zechcą przejść na naszą stronę, razem uderzymy na upowców. Jeżeli jednak bardziej zasmakował im chleb bandycki, podzielą losy swoich opiekunów. Nie złamyś. Ale po pierwsze, kto pójdzie pertraktować z własowcami? A po drugie, co będzie, jeżeli upowcy zwąchali się już z nimi? Ze słowatecz przyszło dwóch mieszkańców tej wsi. Podali się za starych komunistów. Kiedy oddział własowców przyszedł do wsi, niespostrzeżenie wymknęli się do lasu i przybyli do hermanówki. Chętnie podjęliby się roli parlamentariuszy. A czy nie za bardzo chętnie? To może być podejrzane. Cóż to za ludzie, że powierzacie im losy całej wyprawy? Wiem tyle samo co ty. W każdym razie partyzanci mają do nich zaufanie. Z pewnością znają ich bliżej, skoro decydują się na ich pomoc. Zresztą nie uciekliby daleko. Zaczęliśmy szykować się do wyprawy. Wasilewski i Żytkiewicz udali się do Kowalenki, żeby omówić szczegóły akcji, a w obozie zaczęła się zwykła krzątanina. Czyszczono i przeglądano broń, rozdawano dodatkową amunicję, szykowano opatrunki. Przypomniały mi się przygotowania do wyprawy na Trościaniec i Omelno. Teraz czekało nas nie mniej ciężkie zadanie. Wieś położona w odległości 20 kilometrów od przebraża kryła z pewnością wiele niespodzianek. Zwłaszcza to, co słyszeliśmy o sile i uzbrojeniu własowców, mogło się okazać dla nas groźne, nawet przy ich całkowitym zaskoczeniu. W skład oddziału przebraża weszły dwie kompanie pod dowództwem Tadeusza Wojnickiego i Szczepana Kamińskiego oraz Pluton oddziału drzazgi przyprowadzony przez Orlika. Późnym wieczorem 27 października 1943 roku cała grupa uderzeniowa wyruszyła na miejsce zbiórki do wydranki. Po ostatecznym uzgodnieniu szczegółów i rozdzieleniu zadań wyruszono stąd w kierunku wincentówki na spotkanie z oddziałem radzieckim. Znowu, podobnie jak podczas wyprawy na trościaniec, towarzyszyła nam pieska pogoda. Mrzył zimny jesienny deszcz i zacinał porywisty wiatr. Odzież przesiąknięta była wilgocią, ziąb przenikał do szpiku kości. Miejscem spotkania były hutory twory merskie, całkowicie opuszczone w wyniku czerwcowych i lipcowych napadów band. W oczekiwaniu na przybycie oddziału radzieckiego zatrzymaliśmy się w opustoszałych zabudowaniach rodziny krupskich. Partyzanci, chroniąc się przed dokuczliwym deszczem, wtłoczyli się do mieszkania i szczelnie wypełnili obszerną stodołę. W kilkanaście minut później oddział radziecki wkroczył do osady. Nastąpiły krótkie powitania i dowódcy niezwłocznie przystąpili do ustalenia ostatecznego planu ataku. Jak wynikało z relacji dwóch mieszkańców Słowatycz, oddział upowców zajmował wschodni kraniec wsi od strony przebraża. Własowcy stacjonowali w szkole, mniej więcej w środku wsi. Plan był następujący Oddział kapitana Kowalenki obejdzie wieś dookoła i zajmie pozycję od zachodu. Siły Przebraża obsadzą wschodni kraniec Słowatycz. W pobliżu głównego traktu, przy małym wiejskim cmentarzyku, rozlokują się wzmocnione czujki. Zadaniem Przebrażan będzie zaatakować o oznaczonej godzinie rejon cmentarza, zdobyć go i czekać na rezultat pertraktacji. Nieco wcześniej dwaj parlamentariusze wejdą do wsi, przedstawią własowcom sytuację i spróbują nakłonić ich do przejścia na stronę partyzantów. Wojnicki i Kowalenko pochylili się nad zegarkami i w nikłym świetle lamp uzgodnili czas. Padły ciche rozkazy. Obydwa oddziały ruszyły w drogę. Początkowo partyzanci posuwali się szybkim, swobodnym marszem. Jeszcze nie musieli zachowywać ciszy. Ciemna bezksiężycowa noc wchłaniała maszerującą kolumnę. Leśna droga biegnąca wśród mokrych drzew i krzaków sprawiała wrażenie jakiegoś gigantycznego tunelu. Jedynie sylwetki idących przodem kolegów wskazywały kierunek i dawały poczucie bezpieczeństwa w gromadzie. Minęła północ. Gdy kolumna prowadzona przez dwóch mieszkańców Słowatycz wynurzyła się z lasów, Wieś była już w pobliżu. Oddział radziecki odłączył się teraz od całości i skręcił w lewo. Wraz z nimi podążali przewodnicy. Kompanie przebraża zostały same, zdane na własną orientację. Po kilkudziesięciu metrach zamajaczyła przed nami ciemniejsza plama. Był to cmentarz, o który miała się rozegrać główna walka. Po odczekaniu określonego czasu potrzebnego wysłannikom na dojście do wsi i rozpoczęcie rozmów z własowcami, kompanie zaczęły podchodzić do cmentarza. Na reakcję czujek nie trzeba było długo czekać. Klasnęły dwa strzały oddane przez bulbowców dla zaalarmowania wsi. Błyski wystrzałów ściągnęły na siebie ogień przebrażan. Upowcy nie dali się jednak okrążyć i zaskoczyć. Pod osłoną ciemności cofnęli się do wsi. Cmentarz był w naszych rękach. Okazało się, że na skraju cmentarza znajdują się prowizoryczne okopy, przeznaczone raczej dla czujek i patroli, nie mogły pomieścić wszystkich partyzantów. Kamiński i Wojnicki dali rozkaz natychmiastowego okopania się. Szczęknęły łopaty. W makabrycznej scenerii. Wśród ciemnych zarysów pochylonych krzyży kopano wnęki i ustawiono karabiny maszynowe. Wkrótce robota była zakończona. Cmentarz znów objęły we władanie noc i cisza, przerywane jedynie szmerem drobnego deszczu. Kiedy szykując się do ataku, oczekiwaliśmy w milczeniu na wyniki pertraktacji, niespodziewanie zostaliśmy sami zaatakowani. Jak się okazało, potyczka z upowskimi czujkami zaalarmowała zarówno upowców, jak i własowców. W mgnieniu oka wszystkie ich siły znalazły się w pełnej gotowości bojowej. Oddział radziecki nie zdążył jeszcze okrążyć wsi i zająć dogodnych pozycji, gdy z przeciwnej strony runęła na cmentarz lawina upowców i własowców. Strzelali już z daleka, pragnąc od razu przedusić nas do ziemi. W żednącym mroku nie mogli nas jednak zobaczyć, a my schroniliśmy się do okopów, przezornie wykopanych natychmiast po zajęciu cmentarza. Ten fakt okazał się decydujący w bitwie o Słowatycze. Partyzanci, doskonale ukryci, wytrzymali wstępną nawałę ognia. Dopiero gdy pierwsi bulbowcy zbliżyli się na odległość rzutu granatem, dowódcy niezwłocznie zakomenderowali Ognia! W porównaniu z huraganowym łoskotem kilkudziesięciu RKM-ów, karabinów i pistoletów maszynowych, jakim dysponowały połączone oddziały wroga, nasze strzały zabrzmiały znacznie słabiej. Ale ich skutek był piorunujący. Fala nacierających topniała w oczach. Biliśmy do nich jak do tarcz. Szeregi wroga załamały się. Ani upowcy, ani własowcy nie spodziewali się takiego oporu. Ufni w siłę swego ognia myśleli, że zmiotą z powierzchni ziemi wszystko, co znajdzie się na ich drodze. W tym samym czasie kapitan Kowalenko, przeczuwając, że pertraktacje spełzły na niczym, dał sygnał do ataku. Radzieccy partyzanci nadbiegli w chwili, gdy atak upowców już się załamywał, a własowcy poddawali się całymi grupami. Teraz wynik bitwy o Słowatycze był przesądzony. Upowcy, którzy nie zdołali zbiec z pola walki, ginęli wzięci we dwa ognie. Ocalało tylko kilkudziesięciu własowców, którzy wystarczająco wcześnie rzucili broń. Wszystkie te wydarzenia rozegrały się dosłownie w ciągu kilku minut. Na przedpolu zaległa cisza, przerywana tylko rozpaczliwymi jękami rannych. Kapitan Kowalenko nie krył swojej radości. — Wydzierżali paliaczki, od małatcy! Powody do zadowolenia były aż nadto widoczne. Padło dwudziestu kilku upowców i kilkunastu własowców. Kilkudziesięciu poddało się i złożyło broń. Straty partyzantów w porównaniu z pogromem upowców były niewielkie. Z oddziału radzieckiego poległo dwóch ludzi, kilku było rannych. Z oddziału polskiego poległ strzelec Gubała. Ten sam, którego podejrzewano o szpiegostwo na rzecz Niemców. W czasie największej strzelaniny podniósł głowę o kilka centymetrów za wysoko i pocisk trafił go w sam środek czoła. Własowcy, wśród których przeważali uzbecy, nie wyglądali na zmartwionych. Każdy z nich miał powody do zadowolenia, skoro zdołał wyjść cało z tego piekła. Bez wahania przestali też na propozycję przejścia na stronę partyzantów, z którymi już wcześniej pragnęli nawiązać kontakt. Okazało się przy tym, że wysłannicy w ogóle do nich nie dotarli. Strzały na cmentarzu wybuchły o wiele za wcześnie. Własowcy nie wiedzieli więc, kto podchodzi do wsi. Byli raczej pewni, że jest to niemiecki pościg. W tym przekonaniu utwierdzili ich jeszcze bandyci, którzy orientowali się, że własowcy nie mają rozeznania w miejscowych stosunkach i układzie sił. Załadowano na furmanki zdobytą broń i rannych. Dowódcy zarządzili zbiórkę obydwu oddziałów. Po sprawdzeniu stanu osobowego ruszono w drogę powrotną. Z daleka, spoza zabudowań i opłotków odprowadzały ich spojrzenia mieszkańców wsi, która aż do tego momentu miała smutną sławę jednego z siedlisk ukraińskiego faszyzmu. Wstawał chłodny, wilgotny ranek. Ciężkie, ziemiste chmury, zawieszone niemal nad wierzchołkami drzew, znowu zapowiadały deszcz. Ranni Uzbecy jęczeli i stękali na wozach, trzęsących nimi miłosiernie na leśnych wertepach. Kamiński podszedł do jednego z nich rannego w brzuch i głowę. Co ci jest? spytał. Wady, wady. Nie ma wody. Dojedziemy do wsi, wtedy dostaniesz. Uzbek przymknął oczy, oblizał wargi językiem, a potem, nie otwierając oczu, zapytał. Ty paliak, Polak, od wasza haraszowo wiecie, wy narod. Przed południem obie grupy zbliżyły się do przebraża. W okolicy wincentówki partyzanci radzieccy odłączyli się od nas i poszli w kierunku hermanówki wraz z grupą własowców, którzy mieli zasilić oddziały radzieckie. Znowu z entuzjazmem powitało nas przebraże i znowu radość zwycięstwa przyćmił cień śmierci młodego partyzanta Gubały, dzielnego chłopca, którego wszyscy polubiliśmy. Taka była cena zwycięstwa. Za życie innych płacono własną śmiercią. Były to jednak okrutne czasy, kiedy śmierć człowieka, choćby najbardziej dzielnego, tonęła w tej wielkiej zawierusze jak kropla w morzu. Koniec rozdziału. A ja się pochwalę Państwu, że to, czego słuchaliście, tak jak obiecywałem, jest już nagrywane na nowym mikrofonie. Właśnie zmieniłem obraz, można obejrzeć moje nowe cacko. Z tych nagranych kilku słów wywnioskowałem, że w tej chwili będę używał już tylko jednego filtra. Wcześniej to było, że tak się wyrażę, odśmiecanie, w tej chwili już tego nie trzeba robić. Mikrofon nie łapie jakiś śmieci z zewnątrz. Wystarczy tylko pogłośnienie dźwięku. Bo mikrofon jest zawsze ustawiany na dużo, dużo ciszej niż później słuchacie, żeby nie było przestarowania. Bo nieraz jak krzyknę ognia, albo ratunku, to się okazuje, że można uszy stracić. I mam nadzieję, że z tego dźwięku jesteście zadowoleni tak samo jak ja, może jeszcze bardziej. Dziękuję. Dobranoc.